posłanka Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka. Dzień dobry. Wczoraj dzielnie chyba do końca debaty, jak oglądałam to. No oczywiście. Widziałam, ale powiem pani, że tak, słów, nie wiem, ściek, szambo, gangrena, zło w takiej odsłonie, w takim natężeniu, to chyba nie słyszałam w czasie sejmowej debaty. Albo dawno, dlatego, albo nigdy. Dlatego, żeśmy nie rozmawiali o TVP Info, a na pewno w ostatnich 7 latach nie było tak poważnej rozmowy w takim dla nas naprawdę trudnym, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, czasie, bo przecież trudno nie wiedzieć, że to, co zrobiły media publiczne, pozwalając na identyfikację Mikołaja Filiksa, syna naszej koleżanki, posłanki Magdy, co doprowadziło do jego tragicznej śmierci. Jako ofiary pedofila. Wie pani, ja nie mam słów do nazwania tego draństwa, które się wydarzyło. Jest pełna 16-letni chłopak i nagle był najpierw ofiarą. Miał odwagę, zeznawał w sądzie, uwolnił się od koszmaru, cały czas to przerabiał, po czym nagle się okazuje, że jego sprawę, tą taką, którą mu obiecano, że nigdy nie wyjdzie, bo dokładnie takie są założenia przy sprawach o czyny pedofilskie, daje się ochronę ofiarom, jakieś dranie dla własnego politycznego interesu pozwalają go zidentyfikować, w taki sposób mówią, że nikt nie ma wątpliwości, o kogo chodzi. I potem ciągną i ciągną i ciągną ten temat, próbując niszczyć jego matkę i jego rodzinę. I to ma wymiary wszystkiego zła. To ma wymiar zła, które doprowadziło do tragicznej śmierci Mikołaja. To ma też potworny wymiar dla wszystkich innych ofiar przestępstw pedofilskich, bo to, co bardzo często pomaga im mówić, to jest gwarancja, że będziesz bezpieczny, że to, co cię spotkało, będzie tak naprawdę ukryte tajemnicą. Co oni zrobili? Ileż osób się zastanowi przy następnym takim czynie, czy zgłaszać, czy nie, bo znowu się wyda, bo ktoś powie, dla jakiegoś małego, taniego, obrzydliwego interesu. Tak, szef Taju tłumaczył to w ten sposób, że zawsze przy takich historiach mają dylemat. Ja się po prostu zastanawiam, jaki dylemat, bo to nie jest kwestia oceny, nie wiem, tego, co się w ogóle mieści bądź nie mieści w naszych głowach, jeśli mówimy o mediach tak zwanych publicznych. Nie jest to kwestia warsztatu, to jest kwestia po prostu sumienia, przyzwoitości, dobrych obyczajów, po których się absolutnie depczę w tym momencie. Ja wiem, że ja mogę być łatwo posądzona o brak obiektywizmu, jeśli chodzi o mówienie na temat mediów publicznych, bo jestem osobą, która wraz z wieloma innymi została zwolniona przez dobrą zmianę, więc łatwo mi to po prostu wrzucić, tak? Jeszcze cały czas jesteśmy pokazywani w tych mediach jako ludzie, którzy stoją tylko w blokach startowych i chcą tam wrócić, więc no, łatwo nam to zarzucić, więc powstrzymam się może. Natomiast chciałabym... Ale nie można się... Ja wiem, że nie można. Wiem, że nie można. Czarno-białe, tak? No, dobrze. Są sprawy czarno-białe. Ujawnienie danych pozwalających nas zidentyfikować ofiarę przestępstwa pedofilskiego jest po prostu złem. I nawet mówił o tym wybrany głosami polityków PiS, członek Państwowej Komisji do Spraw Zwalczania Pedofilii, pan Kmieciak. Tak on to mówił, pisał skargi. Jest jeden z posłów cytowanych dzisiaj także przez Onet, posłów, który sam stracił dziecko, więc mówi, że jest to podłość i on nawet nie chce oglądać tych pasków, ale to no, nie trzeba być w takiej sytuacji, żeby po prostu widzieć, jaką straszną podłością, ohydą, no, wręcz zbrodnią na żywym organizmie jest to, co się dzieje w mediach publicznych. Pani poseł, widzowie TVP Info nie zobaczyli debaty, która dotyczyła ich stacji, czy oglądanej przez nich stacji, a dzisiaj rano no, chciałam tak zobaczyć, czy, co TVPinfo.pl napisało na temat tego, co się wczoraj działo. No to relacja jest tylko taka, że poseł Suski powiedział, że to jest oaza prawdy, że to jest jedyny przekaźnik prawdy, czyli media publiczne. Dodajmy, poseł Suski, który chyba był jedynym bądź jednym z trzech czy czterech przedstawicieli partii rządzącej na ławach poselskich. Tam kilkoro ich dosłownie przyszło. Niedobitki. Kilkoro
przyszło, no widać, to już ci kompletnie pozbawieni wstydu. Chyba 3 osoby z ich strony zabierały głos. Głównie obrażając opozycję. Bardzo ciekawy był głos przedstawiciela Ministerstwa Kultury, który to pan wiceminister, podsekretarz stanu. Pierwszy raz na oczy widziałam, szczerze mówiąc. Ja go widuję, pierwszy raz go słyszałam. On słynie z takich dziwnych oświadczeń sejmowych. Tak przynajmniej mówili ci, którzy czasami oglądają oświadczenia. Natomiast takich w debatach politycznych faktycznie nie widziałam go. Jedyne, co miał do powiedzenia, to opowiadał o kwestii abonamentu. Ale nie odniósł się do drugiego poważnego punktu w projekcie obywatelskim ustawy, który prezentował wczoraj Trzaskowski, czyli nie odniósł się do tego, co się w TVP dzieje. On się w ogóle nie odniósł do tego, jak zrobiona jest tego machina propagandowa, jak zepsute są jakiekolwiek standardy, jak pokazywana jest opozycja i jak pokazywana jest partia rządząca. My żeśmy byli przygotowani na taką debatę, no bo to wiadomo, projekt obywatelski, podpisy zbierane wiele miesięcy temu, ponad 100 tysięcy podpisów. Właśnie, ale dodajmy, że to nie jest tak, że ten projekt, czy pomysł tej debaty powstał w momencie tych ostatnich publikacji, tych haniebnych rzeczy, które padały na antenie mediów publicznych, tylko jest to już reakcja na to, co się tam dzieje od dawna. Natomiast pomysł, siłą rzeczy ta sprawa zdominowała debatę. Po pierwsze, te haniebne rzeczy padają od kiedy PiS przejął władzę w TVP, bo ja tylko przypomnę. Szczucie na protestujących lekarzy. Musieli zresztą przepraszać jedną z lekarek, o której opowiadali, że jeździ na ekskluzywne wakacje. Ona jeździła na misje humanitarne. Na misje humanitarne pomagać chorym. Szczucie na osoby z niepełnosprawnościami, które też, przypomnę, protestują teraz, ale protestowały kilka lat temu i to, co wyprawiano chociażby z Iwoną Hartwich i z jej rodziną, też wołało o pewną głęboką refleksję, nie mówiąc o jakiejś pomście. Szczuli na społeczność LGBT+, film Inwazja LGBT, za który zresztą zapłacili kary, który również doprowadził do wielu nieszczęść. To my zapłaciliśmy, prawda? No, oczywiście, no przecież gdzie oni? Pieniędzy. Gdzie oni? Oni tylko nienawiść sieją. Szczuli na nauczycielki. Nauczycieli, którzy protestowali, szczuli na uchodźców przecież, szczuli na A przy osoby, okazji które, dnia kobiet wczorajszego pomagały powiedzmy, na granicy. Że kobietom też się cały czas dostaje. No na kobiety wciąż mówili, że protestujące w obronie swojego takiego podstawowego prawa do bezpiecznej ciąży, dostępu do badań medycznych, prawa do aborcji w sytuacjach trudnych, kobiety szczuli i krzyczeli, że to siewczynie zarazy. Te rzeczy, które się dzieją, są po prostu podłe. To, co robią z Donaldem Tuskiem, to, co robią z Rafałem Trzaskowskim, to, co robią z politykami opozycji, którzy akurat im się nie podobają, to wszystko jest zapamiętywalne i musi być rozliczone. Pokazywali Tuska w jednym roku tylko 33 razy z celownikiem. Słynne Für Deutschland puszczają po kilka razy czasami w wydaniu wiadomości. Pokazują opozycję jako całe zło, ale znowu, to co robią politykom to jedno. To co dzieje się z krzywdami, które robią ludziom, chociażby nauczycielom, chociażby społeczności LGBT+, a przede wszystkim to, co wydarzyło się teraz, wymaga natychmiastowych działań. I my też byliśmy przygotowani, faktycznie projekt powstał po kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, gdzie oczywiście oni go pokazywali w mediach. Pokazywali i jego, i Dudę. Pokazywali, że Duda jest najpiękniejszy, najmądrzejszy, najwspanialszy. Ale nie tak, żeby nie było, że o opozycji nie mówi. A Trzaskowskiego pokazywali jako zdrajcę. I to jest ta różnica. W tym samym czasie antenowym o 15 razy powiedzieli najwspanialszy, najcudowniejszy Andrzej Duda i tu go pokazywali, a Trzaskowskiego lżyli. I nawet jest raport OBWE mówiący o tym, że wybory w Polsce nie były przeprowadzone w sposób uczciwy, bo kampania była po prostu nierówna. I wtedy postanowiliśmy coś z tym zrobić. Była wielka zbiórka podpisów, gigantyczne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, Komitetu Obrony Demokracji, Platformy Obywatelskiej, wszystkich innych partii koalicyjnych. Zebraliśmy te podpisy i czekaliśmy już kilka miesięcy przecież. A pani chodzi do mediów publicznych? Och nie, pani redaktor. A jest pani zapraszana? Czy nie, od 16 roku. Oni tam mają taką czarną listę, jak pewno państwo wiedzą. Ja jestem bardzo dumna, bo ja jestem od samego początku. Oni potrafili zrobić konferencję prasową, jak robiliśmy projekt Ratujmy Kobiety, projekt obywatelski w 2016-2017 roku. Oni robili materiały z konferencji prasowej, na której mnie, która stała na środku, nie pokazywali. Jakiś kompletny kosmos. W ciągu tych wszystkich lat zaproszono mnie do mediów
publicznych moim zdaniem tylko raz, wtedy kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała z kandydowania, tylko po to, żeby zrobić jakąś jazdę o tym, jak to się źle traktuje kobiety. I to było jedyne przez te wiele lat realne zaproszenie. Też do kiedyś zostałam wymazana jak serduszko. Jak serduszko Wośku, prawda? Znaczy wymazana, nie wymazana, po prostu nie pokazana się podczas z tego imprezy, trochę. Którą prowadziłam. Cudowne, prawda? No. Tylko my się z tego śmiejemy, ale znaczy to w ogóle nie jest śmieszne. Znaczy to kompletnie nie jest śmieszne. Ogląda to 30% obywateli, którzy poddawani są takiej propagandzie, że Goebbels byłby dumny. Poseł Dziambor mnie wczoraj... No, wiem, że to nie jest w sumie śmieszne, no ale jednak przytoczył anegdotę, kiedy opowiadał w czasie debaty, że jak się zmienił prezes telewizji publicznej, a poseł Dziambor został zaproszony do programu, zadzwonił, że jedzie i usłyszał w słuchawce, że to już nieaktualne, bo zmienił się prezes i są nowe rozkazy. Tak, no to co do niektórych rozkazy się nie zmieniły. U nas mamy całą listę osób, o których wiemy, że są niezapraszeni. I podziwiam tych, co chodzą, dlatego, że to wymaga jednak dużej odporności psychicznej. Mamy taką grupę posłanek, posłów, posłankę Wcisło, posła Łąckiego, którzy faktycznie regularnie tam chodzą i mówią prawdę. I wydaje mi się, ale że... Tylko do programów czasu, na żywo, tak? No oczywiście, no do pewnego czasu... Niewiarygodne, ale o taką rzecz chciałam zapytać. Pewnie to no, jest to pytanie do psychologów albo socjologów, ale może pani też ma swoją opinię, ocenę. Jak to jest możliwe, że jesteśmy tak na takich skrajnych biegunach, czyli tak, oglądamy jakąś jedną treść i jeden Polak powie... No co za chamska, ordynarna, już nawet nie zakamuflowana, tylko ordynarna propaganda. No, łapie się za głowę, nie wierzy w to, co widzi. I Polak, oglądając dokładnie to samo, inny powie, ale przecież to jest prawda. Wreszcie mówią prawdę. Jak to jest możliwe? No, jak to posklejać? Zadała pani tak naprawdę dla nas chyba najważniejsze pytanie, które też w tej debacie wybrzmiało wczoraj właśnie z ust Trzaskowskiego, że to trzeba będzie posklejać. Oczywiście ktoś, kto przez 5, 6, 7 lat ogląda tylko to szambo, nie obrażając szamba, to... Bo szambo, jak słusznie zauważyła posłanka Pomaska, bywa użyteczne. A z TVP tak. nic dobrego nie wypłynęło. To siłą rzeczy zaczyna w to wierzyć. I my wiemy, że jednym z wielkich zadań, które nas czeka jesienią, gdy wygramy wybory, będzie próba posklejania tego, bo... Jeśli wygracie wybory, pani nie, poseł, bo to... Nie można przyjmować założenia warunkowego. Trzeba po prostu wybory wygrać i my robimy wszystko, żeby do tego doprowadzić. Dobrze, to... I się nie boimy. Jeśli chciałam, żeby wszyscy też jak ale... wygracie wybory, to ja bym chciała zapytać, bo powstaje projekt o tym, żeby zlikwidować TVP Info, to jaki macie pomysł na to, co dalej z tym medium? Znaczy, jak sprawić, żeby politycy, bez względu na to, jaka to będzie partia, jedna czy druga, rządząca, idąc do mediów publicznych, też się bali dziennikarza, też wiedzieli, że nie powinni czuć komfortu, idąc do studia telewizyjnego. Czy, co zrobić dzisiaj? Pierwsze, tak naprawdę tylko jedyne medium, w którym ktokolwiek może czuć komfort, to politycy PiS idąc do TVP. No więc bo właśnie, ale mi to chodzi, wszystkie rządzący media nie mają prawa mieć tego komfortu. Nie mają prawa mieć wpływu na media publiczne. No to jak chcecie to zrobić, żeby nie mieć tego wpływu? Kilka dobrych lat temu już powstał z inicjatywy różnych fundacji, stowarzyszeń zajmujących się mediami taki pakt dla mediów publicznych, właśnie pokazujący mechanizmy, które pozwolą zbudować media odpartyjnione, oddane kontroli obywatelskiej, demokratycznej, społeczeństwa obywatelskiego. Ale co to teraz znaczy? Pani poseł, nie, to trzeba wyjaśnić ludziom, którzy nas oglądają. Co to znaczy oddanie kontroli niepolitycznej? Politycy wygrają wybory, tworzą ustawy, tworzą prawo. Czy oddają wtedy media publiczne, nie wiem, organizacjom pozarządowym, jakimś niezależnym instytutom kierowanie i nie metodem mają wpływu na to, kto jest tam zatrudniany? Bo powinni nie mieć wpływu ani na treści, ale ani obiecuje na pani, to, że nie będą mieli? Jest pani w stanie to obiecać? Mogę obiecać, że zrobię wszystko, żeby nie mieli. Strasznie mi ciężko podejmować decyzję za całą opozycję, bo ja wiem, że te pokusy mogą się pojawić. Tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, że dzisiaj ten konflikt jest tak rozpalony, że dzieją się tragedie, ale dzieją
dzieją się też małe tragedie, rodziny, które ze sobą nie rozmawiają, żeby nie wejść w politykę. Ja wiem, ja to wszystko rozumiem, tylko pani poseł, mi chodzi o to, czy dzisiaj polityk jest w stanie dać jakąkolwiek gwarancję, w którą byłby w stanie uwierzyć elektorat, widzowie, że nie chce mieć wpływu na to, jak będą wyglądały programy, jak będzie wyglądała obsada oraz kierownictwo mediów publicznych przyszłych. Bo tak, jeżeli jest... nie chce mieć wpływu i nie chce mieć możliwości decyzyjnej o tym, jak będą wyglądały obsady, treści to... w mediach publicznych, bo zadaniem mediów publicznych jest pilnowanie władzy. Jeżeli władza ma nad nimi kontrolę, no to to jest prosta droga do katastrofy i takiej ścieżki autorytaryzmu. Kto będzie miał na to wpływ i jak sprawić, żeby ludzie uwierzyli, że to nie będzie z politycznego nadania, czyli że to przejęcie mediów, czy tworzenie ich na nowo nie będzie powtórką scenariusza z 2015 roku w wydaniu PiSu. Czyli proszę spojrzeć, nie będzie skokiem. Proszę spojrzeć, jakie mamy mocne społeczeństwo obywatelskie, jak w wielu miejscach, gdzie politycy nie mieli takiej możliwości jak w TVP, żeby obsadzić zresztą swoimi najbrudniejszymi propagandystami, dać im gigantyczną władzę, przyzwolenie i gigantyczne pieniądze. Jak w tych wszystkich innych miejscach trwa pewien opór i takie dbanie o przyzwoitość. To są bardzo często instytucje. No, Najwyższa Izba Kontroli. Uniwersytety, bardzo często szkoły, gdzie próbowali mieć wpływ i trwa ten wielki opór społeczeństwa, dlatego że ludzie w Polsce marzyli o tej demokracji. My żeśmy, przygotowując się do tej debaty, też między sobą bardzo dużo rozmawiali o tym, co nam to wszystko przypomina. Jedni mówili Radio Erewań, inni mówili, nie, słuchajcie, przecież to nie jest śmieszne. Ci, którzy pamiętają wiadomości w czasach PRL-u, wiedzą, że... Dziennik telewizyjny, to, co widzimy teraz, jest tak naprawdę jeszcze gorszą, wypaczoną karykaturą. To znaczy, ja myślę, że nie ma w ogóle punktu odniesienia w dzisiejszej historii. O to, żeśmy walczyli, żeby tego nie było. O to walczyli nasi rodzice. To była wielka taka zdobycz demokracji. I my mamy naprawdę w Polsce zbudowane silne społeczeństwo obywatelskie. Proszę zobaczyć kilka tylko miejsc, gdzie się ludzie opierali bardzo mocno tej władzy, gdzie na Węgrzech szła fala i likwidowano niezależność sądów, niezależność mediów, niezależność uniwersytetów. Niszczono organizacje pozarządowe u nas. Udało się wspólnie obronić wolne media. Udało się spowolnić proces degradacji sądownictwa. Przez wiele lat ten opór był bardzo silny i nadal w środowisku sędziowskim, prokuratorskim jest niezależność. Wszystko, ja po prostu wierzę w ludzi. Ostatecznie nie społeczeństwo obywatelskie, chociaż oczywiście ja też wierzę i to jest potężna siła, to nie będzie tworzyć... kształtu ustaw, tylko przedstawiciele tego społeczeństwa będą to robić. Często w tej debacie przywoływany jest przykład innych mediów, tak, zachodnich, publicznych, państwowych, dotowanych przez rządy. No, BBC też funkcjonuje z tym, że BBC ma certyfikat królewski. Rządzący boją się i mają się bać także tej telewizji. Co będzie takim naszym certyfikatem królewskim? No na pewno nic od Andrzeja Dudy. No, przepraszam. Na szczęście nie jest królem! Ale miny robi, jakby był. Poważnie, my jako opozycja, która od wielu lat naprawdę jest z protestującymi, z ludźmi, ze społeczeństwem demokratycznym, z organizacjami pozarządowymi, przez te lata współpracy zaciągnęliśmy też wielki kredyt zaufania. I bylibyśmy głupcami, gdybyśmy nie spłacili tego, nie doprowadzili do oddania ludziom tego, co się sprawdza. My zresztą współpracujemy bardzo mocno z samorządami i samorządowcy bardzo często są też wśród naszych kolegów i koleżanek politycznych też znowu miejsce oporu, prawda? I wiemy, jak to się sprawdza. Oddanie realnej władzy ludziom. Mhm. I to jest nasza filozofia myślenia o państwie. To jest w naszym gdzieś organicznym DNA, że to będzie musiało funkcjonować tak, żeby Polskę też naprawić i posklejać. Nie zawsze to dla nas będzie miłe. Proszę mi uwierzyć. My też byśmy woleli, żeby było jakieś medium, które pisze, że jesteśmy najcudowniejsi. Nie ma takiego medium. Wcale byście nie woleli, na pewno. Byłoby milutko, żeby ktoś od czasu do czasu powiedział, ach, ta opozycja to jest super. Ale nie, to nie jest rola dziennikarza, żeby właśnie mówić, czy opozycja jest super, czy no rządzący są super. Ja mówię, to nie jest nasza rola. A ja mówię, co byłoby miło. Tylko nie o to chodzi w polityce, żeby było miło, tylko żeby było skutecznie. I my, mimo że czasami ktoś powie, że no...
boli, no to słusznie, że boli. To musi boleć. Ta prawda musi być pokazywana, bo rolą mediów jest pokazywać społeczeństwu prawdę. Zresztą jak pani zobaczy misję telewizji publicznej, pani tam pracowała, pani wie, co jest misją. Bezstronne informowanie. Znaczy to, że wystarczy spojrzeć do ustawy o radiofonii i telewizji, prawda? Więc chociażby mają. Kodeks i zapisy słowa to jest jedno, to co mamy wdrukowane w swój organizm, w swój kręgosłup, to jest zupełnie inna rzecz. Wystarczyłoby przywrócić stosowanie się do tych przepisów i byłoby w porządku. Ale pani poseł, musimy... Ludzie bez moralności, znaczy, którzy tam są, którzy za wielkie pieniądze szczują i nienawidzą, przestrzegali normy. Jeżeli o czymś mówimy też bardzo poważnie, to ci, którzy winni są największego szczucia, powinni mieć zakaz zbliżania się do mediów jakichkolwiek. Tak jak przemocowiec ma zakaz zbliżania się do ofiary. Ustawą to się da sprawić, że będzie zakaz pełnienia funkcji czy wykonywania zawodu dla tych ludzi, którzy w tej chwili tworzą media? Myślę, że to też wielkie będzie wyzwanie dla środowiska. Żeby się środowisko dopilnowało oczyszczenia. Ale to jest tak, jak przemocowiec. Czy to ustawowo da się zrobić? Ustawowo podejrzewam, że nie da się zakazać podłemu człowiekowi być podłym. Natomiast jeżeli mnie pani pyta, co oni robią, to co oni robią, to jest opresyjna przemoc. Tak jak przemocowcy. Pani poseł, ja wiem, że to jest po prostu temat rzeka i że można o tym po prostu bardzo długo rozmawiać, ale czas mamy niestety ograniczony. Ale chciałam, żeby państwo mieli świadomość, nasi widzowie. Na szczęście u nas można o tym rozmawiać. Że TVP Info w takiej formie nie będzie funkcjonowało. Tylko wie pani, jak to jest. My mówimy do widzów, mam nadzieję, że takich, którzy stosują szeroki wachlarz i mają dostęp i korzystają z tego dostępu do tego całego spektrum, dzięki któremu można po prostu własny światopogląd tworzyć. Widzowie czy wyznawcy innych mediów tego nie robią. Tak, to jest jeszcze wielka grupa, która się tym po prostu nie interesuje, która odchodzi od polityki. I jeżeli pani mnie pyta, co jest naszym dzisiaj zadaniem, to jest dotarcie do tamtych, którzy nie interesują się w ogóle. Bo my fanatyka PiS, który no jest... No tak, ale wie pani, wczoraj Rafał Trzaskowski i ci, którzy popierają ten projekt, mówili do swoich. Połowa sali, czyli tych ludzi, którzy tam powinni być, słuchać i odpowiadać, po prostu nie było. Ale chciałabym zamknąć ten temat i zapytać jeszcze o inny, też związany z telewizją publiczną, która przypuszcza atak na TVN za materiał dotyczący Jana Pawła II, o tym, że wiedział i że również krył przypadki pedofilii w kościele jeszcze jako kardynał. I teraz Sejm chce uchwałą, czy posłowie PiS chcą uchwałą obronić Jana Pawła II. Co pani na to? Znowu, uchwałą Sejmu ani nikogo się nie obroni, ani nikogo się nie ozłoci. Uchwałą Sejmu nie zmieni się prawdy, materiałów i dokumentów. Uchwałą Sejmu może się tylko wywołać konflikt znacznie większy. To materiał, który pokazał TVN, jest materiałem bardzo, wydawało z mojej perspektywy, ciekawym, dobrze udokumentowanym. Ja bardzo czekam na głos episkopatu, który mam wrażenie, że po prostu zamilkł w ogóle w tym temacie. Uważam, że to jest bardzo ważny temat do wyjaśnienia historykom. Teraz ja jestem osobą niewierzącą. Ja mam trochę inną perspektywę, ale powiem bardzo... Też inny stosunek. Bardzo powiem otwarcie. Też wychowałam się w latach 80. i nie można nie pamiętać, jak ważną historycznie dla upadku komuny w Polsce, ale i w Europie postacią był Karol Wojtyła, Jan Paweł II, jaką miał sobie odwagę i siłę. Ale z drugiej strony informacje, które są pokazane w materiale TVN, pokazują to inne oblicze też Kościoła. Bardzo ciekawa książka Martela, Sodoma, pokazująca cały wielki mechanizm. I ja bym chciała, żeby znowu to nie był temat, którym zajmują się politycy, bo my nie jesteśmy ani od ozłacania, ani od brązawiania. Od tego są historycy, eksperci i prawda. Naszym obowiązkiem jest stanąć po stronie ofiar, dlatego cały czas domagamy się, żeby była też, żeby zajmowano się pedofilią wśród księży, bo to ofiary nadal czekają na rozliczenie, żeby Kościół oczyścił się z krycia. Natomiast naprawdę, Sejm nie jest od debaty o religii.
zostawmy tę debatę historykom, zostawmy tę debatę episkopatowi. Jak dzisiaj widzę, że i politycy PiS, ale niestety też politycy PSL-u chcą, żeby to Sejm uchwałami ustanawiał obronę czyjegoś imienia. No to nie ma się mnie w tej opozycji po prostu jednoznaczności, tak samo jak w kwestii aborcji, a o tym już nie zdążymy porozmawiać. Ale mogę, wczoraj był 8 marca, to ja chciałam wszystkim dziewczynom obiecać, że zrobimy tak, żeby były bezpieczne i godne, bez względu na to, czy są młodszymi kobietami i mają swoje marzenia, czy są w naszym mniej więcej wieku i też mają swoje marzenia, czy są starszymi i marzy im się zdrowie i bezpieczna, godna starość. O nas wszystkie musimy zadbać i musimy to zrobić same. Tak, bo a wiele rzeczy, jeszcze jedną tak rzecz jak prawa, powiedzieć. Nie mogą pozostawać w, nie wiem, w sferze marzeń. Nie, to trzeba po prostu realizować i polityczki, i politycy są potrzebne zrealizować. Ale pytała mnie pani, jak dotrzeć do innych. My w ramach Koalicji Obywatelskiej jutro i pojutrze jesteśmy w Wielkopolsce. Cały właściwie nasz klub parlamentarny bierze udział w spotkaniach. Ja jestem na przykład cały dzień we Wrześni, gdzie spotykamy się z przedsiębiorcami, gdzie spotykamy się z różnego rodzaju grupami, branżami, potem mamy spotkanie otwarte. To nie jest tak, że mówimy do swoich. To jest tak, że mówimy do wszystkich zainteresowanych poszczególnymi tematami, obszarami. My się też dużo dowiadujemy, ale podejmujemy interwencje. Z poprzednich w Łódzkim same żeśmy z koleżankami i kolegami, którzy byli brali udział w spotkaniu, podjęli działania w sprawie pomocy branży motoryzacyjnej. Musimy kończyć, pani poseł, bo tam jest kolejna gościni, która po prostu marznie na tym śniegu. Bardzo przepraszam panią gościnię. Dzięki serdeczne. Dziękuję serdecznie. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Myślę, że tematów, które poruszyłyśmy jest... Znaczy, te tematy są po prostu tak obszerne, że pewnie nie jednak... Głosujcie, będzie dobrze. Do widzenia. Po prostu bierzcie udział.